Świętego Patryka w Chicago świętuje się aż dwa dni. Pierwszego dnia barwi się na zieloną rzekę Michigan, a drugiego urządza się naprawdę gigantyczną paradę. I ze wszystkich tych dwóch wydarzeń za chwilę zobaczycie materiał, który pokaże Wam, jak to na żywo wygląda. Co więcej, w Dzień Świętego Patryka trzeba być ubranym, albo przynajmniej mieć na sobie jedną rzecz zieloną. Inaczej inne osoby, które zauważą, że nie mamy czegoś na sobie zielonego, mogą nas uszczypnąć. I na sam koniec tego filmu zobaczycie również buziaka irlandzkiego, który dostaniecie od Leprikona. Cały czas to źle wymawiam. Leprikona, który jest krzatem irlandzkim. Jeżeli dobrze pamiętam, to ma taki garnuszek z złotem na końcu tęczy, cokolwiek to oznacza. Jeżeli co oznacza ten garnek wypełniony złotem leprikona na końcu tęczy, jest to symbol szczęścia, jak również irlandzka koniczyna, której nie jestem w stanie wymówić. Także już wiecie wszystko o tym święcie i zapraszam Was do krótkiej relacji z tego, jak to wszystko wyglądało na żywo, jakie było ogromne zamieszanie i ile osób brało udział w tych wydarzeniach w ciągu dwóch dni świętowania irlandzkiego święta narodowego, Dnia Świętego Patryka. Widzimy się w następnym filmie. Na razie, pa pa! Nie wiesz, co oni wpuszczają? Barwnik jakiś? Tajemnica. A.